Nowy mikrofon Shure MV7 Plus. Meet the Unmittables z firmą Jabra. Showroom Sennheiser wyposażony w sprzęt Sharpnek, Pierwszy na świecie monitor dla programistów, czyli BenQ. Latający LED Justina Timberlake'a. AI zdało maturę z polskiego w 30 minut. VC Days 2024. To już 89. wydanie VIT News. Zostańcie z nami. Firma Shure wprowadziła na rynek nową wersję mikrofonu Shure MV7 Plus. Podcast microphone, który jest bardziej elegancki i ma nowe oprogramowanie zapewniające jeszcze lepszą jakość legendarnego dźwięku Shure. Aby podnieść komfort użytkowania na wyższy poziom, mikrofon MV7 Plus integruje się z bezpłatną nową aplikacją Motive Mix Desktop firmy Shure, która zapewnia możliwość konfiguracji wszystkich parametrów MV7 Plus. Oprogramowanie to oferuje również wielościeżkowe nagrywanie i routing, aby zapewnić użytkownikom większą kontrolę nad transmisjami na żywo oraz nad nagraniami. Mikrofon został zaprojektowany dla wymagających streamerów, podcasterów i muzyków, którzy chcą rejestrować dźwięk o najwyższej jakości, nawet w domowych warunkach. A dzięki najnowocześniejszej technologii Sure Voice Isolation słuchacze koncentrują się na głosie użytkownika, unikając irytujących szumów tła. Pomaga w tym również nowy innowacyjny procesor cyfrowego przetwarzania sygnału DSP, który oferuje zestaw zaawansowanych funkcji, takich jak tryb automatycznego wyrównania głośności, digital popper stopper dla lepszej kontroli zgłosek wybuchowych, odszumianie w czasie rzeczywistym i regulowany pogłos. A dzięki unikalnemu w pełni dotykowemu wyświetlaczowi LED z miernikiem na żywo i licznym opcjom dostosowywania, MV7 Plus wyznacza nowy standard jakości dźwięku. Przy tej okazji warto powiedzieć, że używamy w naszym studio podobnego mikrofonu i dzięki niemu powstają też podcasty, które uruchomiliśmy na platformach Apple, Spotify oraz na Google Podcast. Czy wiecie, że 286 milionów pracowników umysłowych na świecie wciąż nie używa profesjonalnych rozwiązań audio w swojej pracy? Tak zaczyna się nowa internetowa kampania firmy Jabra pod tytułem Meet the Unmittables. Która przedstawia osoby nieco niedopasowane, którymi może być tak w zasadzie każdy z nas, a na pewno każdy z nas kogoś takiego zna, takiego niedopasowanego. Niedopasowany z powodu np. słabego dźwięku, bo wciąż używa laptopów do spotkań online. Więc słowa podczas konferencji mogą być zagłuszone, np. przez szczekające psy, głośne rozmowy współpracowników, czy hałas spowodowany po prostu przez dzieci, jeśli to spotkanie odbywa się w domu. Meet the Unmittable. Nikt nie chce być taką osobą, kimś, kto mimowolnie utrudnia spotkanie zdalne ze względu na niską jakość swoich urządzeń. Na ratunek przychodzi firma Jabra, która może sprawić, że możemy zmienić się z nietopasowanych w niepokonanych, dzięki wiodącym na rynku profesjonalnym rozwiązaniom, takim jak Evolve 2, Engage i e Speak 2. Warto zainwestować w tę technologię, my sami coś o tym wiemy, bo sami używamy tego sprzętu. Ale to dopiero początek Meet the Unmittables. Nie możemy doczekać się dalszego ciągu tej kampanii, bo wideo jest rzeczywiście dowcipne i w pewien sposób wciągające. Nowy imersyjny showroom w Marlow w Wielkiej Brytanii został przygotowany do prezentacji technologii audio firmy Sennheiser. Centrum Doświadczeń Klienta pozwala klientom i dostawcom zanurzyć się w szerokiej gamie produktów Sennheiser, jednocześnie doświadczając rzeczywistych w pełni zintegrowanych scenariuszy. Firma Sharpnek zapewniła monitory w całym salonie wystawowym. Projekt wymagał integracji istniejącego sprzętu wraz z nowo nabytym sprzętem w zupełnie nowych pomieszczeniach. Znajduje się tam m.in. 75-calowy monitor NEC Multisync z Serii C, odtwarzacz Digital Signage Bright Sign i odtwarzacz telewizyjny, a także głośniki audio firmy Kusys oraz system sterowania. Pracownicy mogą dołączyć do spotkań online za pomocą Barko Click Share. Po stworzeniu większej przestrzeni roboczej składającej się ze sceny oraz z widowni pojawił się tam również wyjątkowo duży 98-calowy monitor Nex serii V. Który jest głównym ekranem wykorzystywanym do spotkań on-site oraz połączeń hybrydowych. Uzupełnia go 65-calowy monitor przeznaczony dla większej czytelności wyświetlanej treści dla osób siedzących w najdalszych rzędach, a także 86-calowy monitor podglądowy dla prezentera, który został umieszczony za ostatnim rzędem widzów. Dzięki zastosowaniu różnych rozmiarów monitorów w obrębie jednej serii produktowej utrzymano spójność stylistyczną całej sali. Monitory z serii NEC V są wykorzystywane do szkoleń online i sesji demonstracyjnych, a także do prezentacji osobistych i spotkań w ratuszu, gdzie jakość i niezawodność są najważniejsze. Potwierdza Ines Petel, Business Development Manager w firmie Zanheiser. Ponadto w pomieszczeniach znajduje się wiele kamer PTZ i paneli dotykowych firmy Kusys oraz kompleksowy system dystrybucji audio wideo. Natomiast dwie mniejsze sale konferencyjne są wyposażone w 55-calowy monitor NEC MultiSync serii M i używane są do spotkań online. Produkty Sennheiser prezentowane we wszystkich obszarach tego showroomu obejmują między innymi mikrofony Team Connect Ceiling 2 i Team Connect Ceiling Medium z True Voice Lift w pełnym działaniu, aby wszyscy mogli je słyszeć we wspólnych przestrzeniach konferencyjnych. Firma BenQ wprowadza na rynek pierwszą na świecie linię monitorów zaprojektowanych dla programistów, serię RD. Ich ekrany pokrywają nowe powłoki z zaawansowanymi właściwościami przeciwodblaskowymi i antyrefleksyjnymi, które zostały zaprojektowane specjalnie do programowania. Monitory z serii RD zwiększają wydajność i komfort programowania, również dzięki nowemu trybowi kodowania, który dostępny jest po naciśnięciu klawisza Coding Hot Key. Na środku paska funkcji. Zapewnia on krystalicznie czyste czcionki dla zwiększenia czytelności kodu, zarówno w jasnych, jak i ciemnych motywach, które można dodatkowo dostosować do różnorodnych środowisk czy też narzędzi programistycznych. Aby zapewnić programistom komfort długotrwałej pracy, seria RD została wyposażona w funkcję pracy w nocy. Łączy ona technologię minimalnej jasności, filtr chroniący oczy przy słabym oświetleniu oraz optymalizację wyświetlania w ciemnych pomieszczeniach. Dziesięciokrotny zdobywca muzycznej nagrody Grammy, Justin Timberlake, rozpoczął w Vancouver światową trasę koncertową Forget Tomorrow. Na Instagramie pojawiły się już filmiki z tego koncertu, gdzie można zobaczyć Timberlake'a z tancerzami pod ogromnym obracającym się hologramem 3D jego głowy, wyświetlanym na wspomnianym latającym ledzie. Głowa ta, a może latający led śpiewa razem z Justinem Timberlakiem. Koncert kończy się wykonaniem utworu Mirrors, w którym Timberlake Unosi się nad publicznością, stojąc na tym samym latającym ekranie LED, tym razem złożonym jakby z małych lusterek. LED przechyla się pod wieloma kątami i robi naprawdę piorunujące wrażenie. Kasztany już przekwitły, tegoroczna matura za nami. Prymus, czyli model AI, przygotował się do matury na podstawie tej samej wiedzy, co tegoroczni abiturienci. Robot został wyposażony w podstawę programową oraz system oceny matur. Tak, przygotowany, przystąpił do tegorocznej matury z języka polskiego i zdał ją uwaga w ciągu 30 minut. Prace przygotowaną przez Prymusa oceniło niezależnie od siebie trzech nauczycieli. Eksperyment z udziałem Prymusa pokazuje, jak rozwój AI potęguje rozdźwięk między szkołą a rzeczywistością. Dzisiaj model nauki w szkole opiera się głównie o zapamiętywanie treści, my zaś widzimy potrzebę, aby polska szkoła zmierzała do zrównoważenia wiedzy teoretycznej i praktycznej, mówi Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii. W dniach od 5 do 6 czerwca odbędzie się kolejny VC-Days, czyli event technologiczny z obszaru Unified Communication and Videoconferencing, organizowany przez firmę Ingram Micro. Tym razem VC-Days w pałacu w Żelechowie, na który zaprosi Was osobiście szef działu UCC Ingram Micro, Maciej Domaszewski. VC-Days to doroczna konferencja organizowana przez firmę Ingram Micro, poświęcona rozwiązaniom komunikacyjnym, wideokonferencyjnym, a także audio-video i digital signage. To już piąta edycja tej konferencji. Tym razem przepiękny pałac w Żelochowie zamienimy na port lotniczy, z którego zabierzemy Was w podróż w świat nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Czekają na Państwa prezentacje, warsztaty, panele dyskusyjne, a także atrakcje. Zapraszam, wypatrujcie w wiadomościach od Ingram Micro na naszych kontach w portalach społecznościowych, a także na kanale AVIT. I to już wszystko w tym wydaniu AVIT News. Pamiętajcie o naszych newsach, które ukazują się co tydzień. Lajkujcie, subskrybujcie, a także pamiętajcie o naszych podcastach, które od niedawna pojawiły się na platformach podcastowych Apple, Google oraz Spotify. Udanego tygodnia. Cześć.